Projekt Muzeum KL Plaszów gotowy. Rusza rozbudowa ulicy Warzewskiego w Opatkowicach. Odblaskowe opaski zwiększają bezpieczeństwo. Co robić w Krakowie w czasie ferii i finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy już w niedzielę. Tym żyje miasto Iwona Sitnik-Kornecka. Dzień dobry. Przed nami Miejski Serwis Informacyjny. Zaczynamy. Na początek Muzeum KL Plaszów. Będzie obejmować teren byłego niemieckiego obozu zagłady, historyczny Szary Dom, czyli dawny karcer obozowy i nowo budowany główny budynek muzeum, czyli memoriał. Zobaczcie, jak wygląda jego projekt. Na pewno dużą zmianą będzie remont Szarego Domu, przystosowanie go do funkcji muzealnych. No tak naprawdę remont taki ratunkowy, bo budynek jest w złym stanie technicznym. W zeszłym roku w zasadzie przeprowadziliśmy takie prace ratunkowe przy fundamentach. Teren poobozowy zostanie bardziej uczytelniony być może poprzez zaznaczenie granic cmentarzy żydowskich, oznaczenie miejsc masowych grobów, postawienie nowej wystawy plenerowej w tym miejscu i naprawienie tych dróg, ścieżek, które się znajdują na terenie tego miejsca, tak aby był on łatwiej dostępny. Innych zmian na terenie poobozowym nie planujemy. Kolejnym elementem nowym będzie budynek memoriału i takie zaplecze recepcyjne, wystawowe, położony od strony ulicy, w widłach ulicy Kamieńskiego i Swoszowickiej. Na dokończenie inwestycji mam jeszcze 2 lata, bo zgodnie z umową z Gminą Miejską Kraków, z Ministerstwem Kultury, te prace powinny się zakończyć w 2025 roku. Rozbudowa ulicy Tadeusza Warzewskiego w Opatkowicach teraz w serwisie. Prace właśnie ruszają. Powstanie nowa jezdnia, chodniki, odwodnienie i oświetlenie. Przebudowane zostaną zjazdy i skrzyżowanie. Łączy je główna ulica wylotowa z Krakowa na południe. Dwie przecznice zakopiańskiej ważne dla lokalnych społeczności. Jedna to Forteczna na wysokości osiedla Kliny. Druga to ulica Warzewskiego na wysokości Opatkowic. Pierwsza już jest gruntownie przebudowywana od Zakopiańskiej do Zawiszy w 2 etapach. Na drugiej przebudowa właśnie się zaczyna od Zakopiańskiej na odcinku 160 metrów. Do tego jeszcze 60 metrów ulicy Zakarczmie od skrzyżowania z Warzewskiego. Jezdnie zostaną rozbudowane, pojawią się jednostronne chodniki, przebudowane zostaną zjazdy i skrzyżowanie. Wybudowane zostanie odwodnienie i oświetlenie. Drogowcy zajmą się też sieciami, które są schowane pod ziemią, a zapewniają mieszkańcom wodę, gaz, odprowadzenie ścieków czy światłowód. Prace będą etapowane. Jest już dostępny raport z konsultacji społecznych, które były prowadzone w sprawie sposobu zagospodarowania białych mórz. To 35-hektarowy poprzemysłowy teren pomiędzy ulicami Totustół, z Herberta pod Mokłą i rzeką Wilgą. W dokumencie możemy przeczytać, że wszystkie najczęściej wskazywane przez mieszkańców pomysły będą miały szansę na realizację, gdyż zostały pozytywnie ocenione. W trakcie spotkań, warsztatów i dyżurów telefonicznych organizowanych przez urząd oraz z ankiet online wynika, że mieszkańcy najchętniej widzieliby ten teren jako miejsce odpoczynku, ciszy i spokoju, o dużych walorach przyrodniczych, ale też obszar zabaw dla dzieci, miejsce do uprawiania sportu czy przestrzeń do organizacji wydarzeń kulturalnych. W ramach konsultacji społecznych udział wzięło łącznie około 1500 mieszkańców i były to spacery badawcze, spotkania informacyjne, warsztaty z ekspertami oraz ankiety online. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy już w najbliższą niedzielę. Siedzibą sztabu po raz kolejny będzie krakowski magistrat. To tu będą liczone wszystkie datki. W tym roku orkiestra gra dla wszystkich, małych i dużych, i chce wygrać z sepsą. Pamiętajcie więc o wolontariuszach na ulicach miasta i krakowskich licytacjach. Do wylicytowania m.in. rękawice bokserskie Witalii Jakliczki z autografem, puzzle i plakat Kraków autorstwa Andrzeja Mleczki oraz tabliczka ze skweru Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy z dedykacją od Jurka Owsiaka. Przebieramy się za superbohaterów. Jako pracownicy branży wysokościowej pracujemy na linach, zjeżdżamy, zwykle na co dzień zjeżdżamy na linach, po budynkach, wieżach, różnych rzeczach. A teraz znowu zjeżdżamy, przebieramy się za superbohaterów i myjemy okna i malujemy uśmiechy. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy to już jest jakby instytucja i święto narodowe, moim zdaniem przynajmniej. Były przypadki, że dzieci nie wstawały po 2-3 tygodnie z łóżka, zobaczyły jednorożce za oknem i wstają. To się nas wspiera chyba od samego początku tak na dobrą sprawę, bo od lat co roku coś od WOŚP-u dostajemy. Praktycznie wszędzie jest jakieś serduszko. Zdecydowanie warto grać, zachęcamy do tego, proszę wspierać, bo później korzystamy z tego albo my jako dorośli w szpitalach dla dorosłych, albo nasze dzieci. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy już w niedzielę, a w poniedziałek ruszają ferie zimowe. Uczniowie, którzy ten czas spędzą w Krakowie, nie będą mieli powodów do nudy. Zajęcia, warsztaty i wycieczki przygotowały dla nich m.in. domy kultury i szkoły podstawowe. Szczegóły znajdziecie jak zawsze na kraków.pl.
Oferta szkół podstawowych, jeżeli chodzi o zajęcia, które organizowane są na terenie szkoły, na terenie szkół, ta oferta jest bezpłatna. Natomiast no, wszystkie wyjścia do teatru, do kina, wycieczki poza Kraków są oczywiście płatne, czy oferta żywieniowa, bo takowa też się znajduje, to oczywiście rodzice płacą. Ale pamiętajmy, że to są ceny niższe, dedykowane właśnie młodzieży, dzieciom młodzieży, które spędzają ferie zimowe w Krakowie. Również ze zniżek korzystają rodziny z krakowskiej karty rodzinnej, więc to są ferie w finansowym zasięgu ręki rodziców. Ale zajęć bezpłatnych też jest bogata gama, bo choćby warsztaty z programowania. Jest również oferta dla moli książkowych, bo Biblioteka Kraków przygotowała mnóstwo atrakcji, nie tylko wypożyczanie ciekawych książek, ale również gry planszowe i zajęcia z grami planszowymi. Także jeszcze raz zachęcam do zapoznania się z ofertą. Każdy znajdzie coś dla siebie, obiecuję. Kraków dobrym miejscem dla rodzin z dziećmi. Według badań przeprowadzonych przez Perplay, aplikację do nauki języków, Kraków jest na 20. miejscu, na równi z norweskim Tromsø oraz angielskim Newcastle. To najwyższa pozycja wśród polskich miast. Na taką ocenę wpływa m.in. niski wskaźnik przestępczości oraz obecność wielu terenów zielonych i rekreacyjnych. Ranking ukazał się w zeszłym roku w maju. We wrześniu został zaktualizowany. Pozycja Krakowa nie uległa jednak zmianie. Nadal jest najwyżej ocenianym polskim miastem pośród najlepszych w Europie miejsc do założenia rodziny i wychowywania dzieci. YouTuber, influencer i prezes ekipy Łukasz Wojtyca, szerzej znany jako wujek Łuki, odznaczony orderem Honoris Gratia. Tuż po wybuchu wojny w Ukrainie zorganizował razem z przyjaciółmi zbiórkę internetową, w ramach której zebrano blisko 1 000 000 zł z przeznaczeniem na pomoc dzieciom szukającym schronienia w Polsce. Zebrane środki zostaną wykorzystane do rozbudowy domu dziecka. Postanowiliśmy, że chcielibyśmy, aby ta pomoc była wtedy, kiedy ona rzeczywiście będzie potrzebna. Wiedzieliśmy, że na początku mnóstwo ludzi będzie chciało pomóc. No oczywiście też wiedzieliśmy, że część z nich będzie chciało bardziej ocieplić swój wizerunek niż pomóc. My postanowiliśmy, że chcemy naprawdę pomóc. A to łączyło się z tym, że musieliśmy, że postanowiliśmy poczekać. Kiedy wróciliśmy do Polski, rozpoczęliśmy akcję z największymi polskimi twórcami internetowymi. To są ludzie, którzy nie wszyscy nawet się ze sobą lubią na co dzień, ale w tym jednym celu właśnie pomocy w zbiórce oni połączyli siły. Wręcz swoich takich pseudowrogów zapraszali do pomocy i razem z nimi wspólnie udało nam się zebrać gigantyczną kwotę 900 tysięcy złotych, którą przeznaczyliśmy na rozbudowę domu dziecka u Siemachy, może tak powiem. Rozbudowa tego domu jeszcze trwa. Pierwszy etap zakończył się w październiku. I to była pierwsza taka pomoc rzeczywista, a kolejny w najbliższych tygodniach, w najbliższych miesiącach może, żeby tutaj być już takim pewnym, powinna być na ukończeniu. Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie, mówi wicemer miasta Chmielnicki Mykoła Wawryszczuk, który przyjechał do Krakowa, by podziękować za dotychczasową pomoc udzieloną ukraińskiemu miastu przez Kraków. Dzisiaj jestem w Krakowie w zasadzie w dwóch celach. Pierwszy to jest faktycznie podziękowanie za tą pomoc, którą dostaliśmy jako miasto i jako kraj od Polski i od Krakowa konkretnie. A druga sprawa to jest zaproponowanie kilku obszarów współpracy dla naszych miast. W istocie na Ukrainie wciąż trwa wielka wojna. Jej skutki odczuwamy zarówno w skali kraju, jak i w skali naszego regionu i naszego miasta. Bardzo wielu wojowników z naszego miasta walczy w tej chwili na froncie. I faktycznie każdego dnia musimy pożegnać bardzo ważnych, zasłużonych obywateli. Jesteśmy bardzo wdzięczni miastu Kraków za to, co dotychczas otrzymaliśmy. Otrzymaliśmy konwoje humanitarne, otrzymaliśmy autobus. Jest to autobus, który jest w kapitalnym, bardzo dobrym stanie. Nie mamy z nim jako środkiem lokomocji żadnych problemów i bardzo nam pomaga zarówno w przypadku ewakuacji czy przewozu ludności cywilnej, jak i właśnie w transporcie wewnętrznym. I na koniec eksperyment odblaskowy. 30 metrów. Z takiej odległości widzi Was po zmroku kierowca samochodu, gdy nie macie żadnych odblasków. Gdy je macie, dystans zwiększa się do 150 metrów. Jeżeli nie przekonuje Was teoria, to zobaczcie, jak to wygląda w praktyce. Każdy z Was słyszał na pewno o akcjach Odblaskowa Szkoła, gdzie policja czy straż miejska tłumaczy, dlaczego noszenie odblasków jest takie ważne. Ja dzisiaj wraz z moimi redakcyjnymi kolegami sprawdziłam, jakie to ma znaczenie dla bezpieczeństwa z perspektywy widoczności kierowców. Idziemy normalnie, tak jakbyśmy wracali do domu, jesteśmy zmęczeni po pracy i uwaga, nie widzę i dopiero teraz zauważyłem Olę.
drugie podejście do eksperymentu. Wyjeżdżamy zza zakrętu i ja już tutaj widzę, że ktoś idzie. Wystarczy tylko opaska, żeby osoba, która idzie szosą, była widoczna. Podejście trzecie, tym razem Ola ma kamizelkę. Zobaczmy, od razu jest widoczna. Nawet nie trzeba się bardzo przyglądać, od razu cała widoczna już z daleka. Potrącenie pieszego bardzo często jest z winy kierowcy, natomiast z punktu widzenia nas, leżących na przykład na oddziale ortopedii z ciężkim złamaniem, nie sądzę, żeby Was to satysfakcjonowało. Dlatego apelujemy, noście odblaski, nawet w terenie zabudowanym. Pamiętajcie więc o bezpieczeństwie Waszym i Waszych dzieci. Dziś to już wszystko. Dziękuję za uwagę. W poniedziałek o 7:30 wszystko o nowym budżecie obywatelskim. Projekty możecie składać od 1 lutego. Gościem nowego tygodnia będzie Andrzej Kulik, zastępca prezydenta Krakowa. Trzymajcie się ciepło, dobrego dnia i do zobaczenia.